Witam serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Jeden metr tasiemki kosztuje 27 zł. Mama kupiła 9 cm tasiemki. Ile otrzymała reszty, płacąc banknotem 20-złotowym? Z treści zadania wiemy, że jeden metr kosztuje 27 zł. Ale mama nie kupiła całego metra, tylko 9 cm. Więc teraz zamieńmy centymetry na metry. Jeden metr, to musimy wiedzieć, ma 100 centymetrów, tak? Więc zamieniając centymetry na metry, musimy tą liczbę podzielić przez 100. Czyli co? 9 podzielić na 100 to na pewno jest 0 całych. Ile cyfr po przecinku będzie? Setka ma dwa zera, więc dwie cyfry po przecinku będą. I dziewiątka nam wskakuje na koniec. I tu w to miejsce wpisujemy 0, tak? Jeszcze raz pokażę. Mają być dwie cyfry po przecinku, ponieważ dzielimy na 100. Dziewiątka wskakuje na koniec. W puste miejsce dopisuję 0, czyli mam 0,09 metra. Mama kupiła 0,09 metra. Więc teraz wystarczy 0,09 pomnożyć przez 27, żeby zobaczyć, ile zapłaciła mama za tą tasiemkę. Więc 27 razy 0,09. Tak podpisałam, dlatego że będę mnożyła tylko przez dziewiątkę. Przez zera nie muszę już mnożyć. No i teraz 9 razy 7, 63, 3 na dół, 6 do góry. 9 razy 2 to jest 18 plus 6, 24. Sprawdzam, ile jest cyfr po przecinku. Raz, dwa. Raz, dwa, tu wstawiam przecinek. Czyli wyszło mi 2,43. Ale pytanie dotyczyło, ile reszty otrzymała mama, płacąc banknotem 20-złotowym. To co? Teraz wystarczy od 20 zł odjąć 2,43. I tak zapiszę. 20 odjąć 2,43. Dlaczego tak podpisałam? Ponieważ przy odejmowaniu musi być przecinek pod przecinkiem. Przy mnożeniu nie, ale przy odejmowaniu i dodawaniu tak. Skoro liczba 20 nie miała przecinka, to ja ten przecinek po prostu dopiszę i dwa zera na końcu. I w tej chwili mogę już rozpocząć odejmowanie. Od zera nie mogę odjąć, więc będę pożyczała. Muszę pożyczyć aż od dwójki. Nad dwójką zostanie 1, tu byłoby 10, ale pożyczę dalej, zostanie 9. Tu byłoby 10, ale pożyczę dalej, zostanie 9. I na końcu będzie 10. I teraz 10 minus 3 to jest 7, 9 odjąć 4 to jest 5, przecinek zostaje w tej samej kolumnie, 9 odjąć 2 to jest 7 i jedynkę przepisuję. I już mam wynik. Mogę podać odpowiedź. Mama otrzymała 17 zł i 57 groszy reszty. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.